Przybysze przekraczający nielegalnie wschodnią granicę Polski uskarżają się w TVN-ie, że nasze służby stojące na straży bezpieczeństwa kraju obchodzą się z nimi mało delikatnie, no i utyskują, że w swoich działaniach stosują przemoc. I tak oto, moi mili, jesteśmy świadkami następującej sytuacji. Otóż od debaty na temat używania ostrej amunicji w obronie tego, co nasze, zmierzamy teraz do dyskusji, w której eksperci będą nas teraz pouczać, że mierząc się z tym, że żołnierzowi, policjantowi czy strażnikowi granicznemu wystarczy teraz uśmiech na twarzy, otwartość, zwykłe zwrócenie uwagi albo dzień dobry. Przepraszam, jak się pan czuje, a u mnie wszystko w porządku, dziękuję. Że te miłe słowa wszystko załatwią. Niewiele słów brzydzi mnie ostatnimi czasy tak bardzo jak to jedno. Ekspert. Gdy słyszę, że gdzieś będzie jakiś ekspert, natychmiast sprawdzam po dwakroć, czy to, co mówi, pokrywa się z prawdą. A cóż będzie później? Później, jak zginie kolejny żołnierz czy tam policjant, to się wyśle prezydenta z kwiatami, ten walnie mówkę o pogrzebie, o oddaniu, o bohaterstwie, i że ojczyzna, i że państwo. Chłopa później przywalą grudami ziemi, będzie wieniec z szarfą i trąbka, a następnie ludzie zapomną i znów zacznie się to samo. To nad Wisłą. Za Odrą natomiast szok i niedowierzanie. Tamtejsza administracja przymuszona przez posłów AfD musiała przyznać, że za przestępczym wzrostem zbiorowych gwałtów ze szczególnym natężeniem w nadrenii północnej Westfalii stoją w 71% przybysze o odmiennej wrażliwości kulturowej. Dziennikarstwo polskie cytujące dziennik Bild pisze o szokujących informacjach z Niemiec. Powiem tak, no kto jest w szoku, ten jest. Dla nas, dla mnie, myślę dla państwa również, zaskakujące by było, gdyby tak nie było. No. O tym, że na Zachodzie sobie poradzili, może świadczyć również wydarzenie z czwartku, gdy w Monachium policja otworzyła ogień do 18-letniego obywatela Austrii. Po strzelaninie okazało się, że facet nie będzie miał już okazji do świętowania swoich kolejnych urodzin, a kim był nasz sympatyczny młodzian o austriackim obywatelstwie? Jak myślicie? Jak miał na imię? Günther? Paul? Nikolas? Stefan? No, tak się składa, że jego rodzice prawdopodobnie nie byli tradycjonalistami. No i jak przyznaje lokalna policja, dali mu na imię Emrach, który co prawda urodził się w Austrii, posiadał też austriackie obywatelstwo, no ale kod kulturowy miał zgoła odmienny. Bo imię Emrach z niemieckim ma niewiele wspólnego. No i pochodzi z arabskiego Amr, które oznacza życie lub bycie. W przypadku tego gagatka ani życie, ani bycie nie wchodzą już w grę oczywiście, bo po interwencji policji, jak rzekłem, chłopak był zszedł. A jak podaje dziennik Bild, policja wykryła młodego austriackiego islamistę w ostatniej chwili, zanim mógł dokonać strasznych rzeczy w rocznicę ataku olimpijskiego z 1972 roku. Dziennik opublikował też film, który przedstawia napastnika uciekającego za budynkiem Centrum Dokumentacji Narodowego Socjalizmu. Taka instytucja tam istnieje. Znaczy, ona tak brzmi po polsku, Centrum Dokumentacji Narodowego Socjalizmu. Oraz izraelskiego konsulatu w Monachium, który jest obok. No i ten mężczyzna chodził z długim karabinem powtarzalnym. No i gdy zdał sobie sprawę, że został zdemaskowany, zaczął strzelać do policjantów, zaczęło padać coraz więcej strzałów, no i jeden z nich trafia islamistę, jak mówi dziennikarz portalu Bild. W 2023 roku zarzucono chłopakowi przynależność do organizacji terrorystycznej i szerzenie propagandy państwa islamskiego. Władze austriackie znalazły wówczas w jego telefonie komórkowym materiały propagandowe różnych bojówek terrorystycznych z tamtej okolicy, a zainteresowanie policji wzrosło, gdy nastolatek zaczął stosować przemoc wobec kolegów z klasy w swojej szkole. Więc jak to się stało, że pomimo tych wszystkich zarzutów chłopak chodził sobie w czwartek po Monachium z karabinem? A, bo jak podaje Bild, prokuratura, a jakże, umorzyła w tym czasie postępowanie. Czy mamy coś jeszcze na rozruch? Tak. No właśnie. W Londynie powstała specjalna linia autobusowa dla Rzymian. Dla Rzymian przerażonych wzrostem antyrzymianizmu. Ten antyrzymianizm oczywiście nie ma nic wspólnego, żeby ktoś sobie tylko nie pomyślał, ze zmianami kulturowymi zachodzącymi w stolicy poważnego onegdaj imperium
I tak jak na Wielką Brytanię nigdy nie można było liczyć, tak też niewiele powinniśmy od niej wymagać, szczególnie, że odzwierciedleniem brytyjskiej duszy ma być ta ciota, która nazywana jest królem. No. Z pomysłu zachwyceni są lokalni mieszkańcy, jako też władze miasta, które nie posiadają się ze szczęścia. No, wymyślili wspaniałą rzecz, autobus tylko dla Rzymian. Po niemiecku by to brzmiało Nur für. Nie wiem, czy można to na YouTubie mówić. Ale właśnie wydaje mi się, że komunikację zbiorową tylko dla to jakieś 80 lat temu wymyślili akurat Niemcy. Nihil novi sub sole. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dziś o skandalicznym materiale TVN24, który utyskiwał nad losem pewnego inżyniera, któremu nie udało się przedostać nielegalnie do Polski. Będzie konkretnie i analitycznie. Witajcie i czujcie się jak u siebie. W najbliższych tygodni ruszamy z najnowszym czuwajowym projektem, który zgodnie z obietnicą będzie dotyczył zagadnień historycznych. Dla bezpieczeństwa zostanie on uruchomiony na, uwaga, odrębnym kanale, do którego link widzicie właśnie na dole na pasku. Dołączę też go do pierwszego komentarza i wrzucę przekierowanie na końcu naszego spotkania, żebyście mogli sobie kliknąć. Będę oczywiście zobowiązany, jeżeli zechcą Państwo wejść na ten kanał i kliknąć przycisk subskrypcji. Dla zachęty pokażę Wam teraz, jak wygląda czołówka nowego kanału Czuwaj Historia. Grono czuwających tymczasem zwiększyło nam się do ponad 110 tysięcy, co niezmiernie cieszy, tym bardziej, że programy na kanale Marek Miśko Czuwaj powstają dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was Czuwaja po prostu by nie było. Dlatego jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Zanim przejdziemy do TVN-u, pragnę poinformować, że Niemcy ogłosili właśnie radosną nowinę, która wszystkich nas powinna ucieszyć. Otóż nasi partnerzy z Berlina ogłosili, że do 2030 roku wybudują we Frankfurcie największy i najnowocześniejszy w Europie lotniczy port przeładunkowy. Lufthansa Cargo planuje zainwestować w ten projekt co najmniej 600 milionów euro. Na budowę niemieckiego CPK, jak rozumiem. Projekt obejmie powierzchnię 330 tysięcy metrów kwadratowych, co odpowiada wielkości 46 stadionów piłkarskich. Według Ashwina Bhatta, prezesa Lufthansa Cargo, inwestycja ta umocni pozycję lotniska we Frankfurcie jako kluczowego centrum transportu towarowego w Europie. No, w odpowiedzi na globalne wyzwania firma dąży do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, tak komunikują, które zaspokoją potrzeby biznesowe klientów oraz niemieckiego społeczeństwa. W Polsce nie można, w Niemczech można. I teraz przypomnijcie sobie twarze tych wszystkich frajerskich ekspertów, tych ułomnych polityków, którzy od miesięcy chodzili po telewizjach i uprawiają, czy uprawiali i będą uprawiali antypolską propagandę, że nam się to nie opłaca. Niemcom się opłaca, Polakom się nie opłaca. Teraz wiemy, po co to robili. Po co w tych telewizjach przekonywali, że nie warto i nie trzeba. Kukiz kiedyś napisał piosenkę, która nosiła tytuł, nosi tytuł Wirus SLD. Myślę, że pięknie maluje ona nie tylko
tamte czasy, ale pięknie oddaje wszystko to, co powinniśmy odczuwać wobec wszystkich antypolskich ekip. W wolnej chwili sobie posłuchajcie. Tylko zaznaczam, piosenka jest bardzo ostra. W Polsce więc nic powstać nie może. W Polsce wielu rzeczy nie wolno. Są natomiast takie rzeczy, które wykonać musimy. Musimy na przykład w opinii nowocześniaków kopiować niemieckie standardy w innych sprawach niż gospodarka. I tu wchodzi ekipa Faktów TVN, która, nie wiem czy dacie wiarę, nadal jest oglądana przez 2 miliony widzów. Tak, w kraju żyje 2 miliony osób, które no, w dużej mierze, rozumiem, celowo wchodzą, aby obejrzeć Fakty TVN, bo są zainteresowane prawdą. Powstał więc przywiertniczy pomysł na stworzenie materiału. Do jego zobrazowania spece z TVN-u użyli takiej oto grafiki. Widzimy na niej zdjęcie bohatera reportażu, który opowiada dziennikarzowi, jak to świadomie łamał prawo naszego kraju, a wszystko zwieńczone podpisem "droga przez piekło". No i faktycznie, za chwilę kogoś zapiecze. W dramatycznym reportażu telewizji wystawionej właśnie na sprzedaż poznajemy mało wiarygodną relację młodego mężczyzny pochodzącego z Jemenu, który, aby wedrzeć się nielegalnie do Polski, najpierw zapłacił jednemu przemytnikowi w Adenie, następnie doleciał do Kairu, gdzie bez problemu uzyskał rosyjską wizę. Z tą wizą samolotem dotarł do Ankary, w Ankarze przesiadł się na samolot do Moskwy, w Moskwie zapłacił przemytnikowi $1000 za dostarczenie go samochodem do Mińska, w stolicy Białorusi znów musiał się okupić przemytnikom, którzy dostarczyli go z kolei na wschodnią granicę Unii Europejskiej, czyli na naszą. Postanowiłem podliczyć koszty takiego działania. No, podliczmy sobie to po prostu z grubsza. Ceny sprawdziłem na Skyscannerze. Aby dolecieć z Adenu do Kairu, trzeba zapłacić około 3,5 do 4 tysięcy złotych. Lot z Kairu do Ankary to koszt 1600-2000 złotych. Na przelot z Ankary do Moskwy trzeba wydać 1500 złotych. Więc łącznie na same samoloty w optymistycznej wersji bohater TVN-owskiej opowieści musiał wydać pomiędzy 5 a 7 tysięcy złotych. Czyli licząc przy uśrednionym kursie dolara z ostatnich 3 dni, w opcji minimum byłoby to $1250 lub $1750 w wersji zoptymalizowanej, i to mówię tylko o samych przelotach. Do tego opłacanie się przemytnikom, jedzenie i picie. W sumie wyjdzie nawet około $5000 i o takiej kwocie często mówi się w prasie europejskiej. Mężczyzna podczas nielegalnej próby przekroczenia granicy nie spotkał się jednak ze zrozumieniem i uznaniem naszych służb. Nikt tam mu nie bił brawa, coś pan przeszedł, tak kawał drogi przeleciał, to pana puścimy, nic z tych rzeczy. Natomiast reporterowi skarżył się na przemoc, która go spotkała. Pokręcił się więc trochę po lesie i gdy minął 11 dzień szwendania się bez celu, wrócił do siebie, deklarując przed kamerami, że niedługo jeszcze raz spróbuje. Skąd weźmie kolejne $5000? Skąd weźmie takie pieniądze, żyjąc w kraju, w którym zarabia się średnio $200 miesięcznie? No, przeciętne wynagrodzenie w Jemenie wynosi około $250 do $300. Powiedzmy nawet, że 300. Żeby uzbierać ponownie $5000, musiałby odkładać przez 16 miesięcy całą wypłatę, nie jedząc i nie pijąc i nie ponosząc przy tym żadnych kosztów utrzymania. Skąd więc ma $5000? I dlaczego, mając taką kwotę, wybiera drogę nielegalną, bardzo ryzykowną, jak już się zresztą przekonał, wydał pieniądze i nic nie osiągnął? Dlaczego bohater TVN-owskiej opowieści chce zmienić swoje życie pod względem ekonomicznym i nie udaje się do położonej znacznie bliżej Arabii Saudyjskiej, która jest krajem bogatym i przecież podejmowała interwencję zbrojną w Jemenie 10 lat temu, aby przywrócić obalony rząd? Poza tym to jest również kraj muzułmański. Powiem wam dlaczego. I to nie za jakąś konserwatywną gazetą, ale za OKO.press. Saudyjska straż zabija migrantów i uchodźców na granicy z Jemenem, alarmuje Human Rights Watch. Straż Graniczna Arabii Saudyjskiej dopuściła się masowych mordów na migrantach z Etiopii, informuje organizacja Human Rights Watch. Relacje i zdjęcia satelitarne wskazują, że ofiar było setki, a może nawet tysiące. Ocaleli opowiadają o bombardowaniach z moździerzy, gwałtach i torturach. Wiemy już więc, że Arabia Saudyjska, czyli sojusznik Stanów Zjednoczonych, największy sojusznik na Półwyspie Arabskim, niechętnie podchodzi do muzułmańskiej imigracji, powiedziałbym eufemistycznie, z innych części świata. Ale stawiajmy pytania dalej. Dlaczego Jemeńczyk, skoro ucieka przed wojną, nie został na przykład w Turcji, przepotężnym, bogatym kraju?
Dlaczego skoro chce dostać się do Niemiec, przekraczając nielegalnie granicę polską, a następnie niemiecką granicę, zamiast wydać ponownie 5000 dolarów, nie wyłoży 1000 na lot z Edenu do Kairu, gdzie znajduje się ambasada niemiecka? Wszedłem na stronę internetową zamkniętej niemieckiej placówki w stolicy Jemenu i znalazłem taką oto informację. Ponieważ ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Sanie jest zamknięta do odwołania, obecnie w Jemenie nie są przyjmowane żadne wnioski wizowe. Jeżeli jesteś stałym mieszkańcem Jemenu, posiadasz ważny paszport i chciałbyś ubiegać się o wizę do Niemiec, możesz to zrobić w jednej z pozostałych niemieckich misji dyplomatycznych w regionie. Jako osoba zamieszkująca w Jemenie możesz ubiegać się o wizę Schengen, zwykle na maksymalnie 3 miesiące pobytu w Niemczech i całej strefie Schengen. Możesz to zrobić w dowolnej ambasadzie Niemiec na całym świecie. W praktyce większość wniosków składana jest w placówkach zagranicznych w Riadzie, Dubaju, Kairze i Ammanie. Wizy krajowe na dłuższy pobyt, na przykład w celu nauki, pracy lub łączenia rodzin, które są ważne tylko na terenie Niemiec, a nie wreszcie strefy Schengen, można uzyskać wyłącznie w 12 niemieckich placówkach dyplomatycznych za granicą, czyli Riad, Kair, Maskat, Amman, Kuwait, Manama, Doha, Dubaj, Bejrut, Algier, Tunis, Addis Abeba. Większość wniosków składana jest w ambasadach w Maskacie, Kairze, Ammanie i Riadzie. Więc w czym jest problem? Historia człowieka z Jemenu przedstawiona przez TVN24 i bardzo przejętego Piotra Kraśkę wyraźnie przecież wskazywała, że facet był w Kairze, w którym zamiast zgłosić się po wizę niemiecką czy polską, przechodząc legalnie całą procedurę, wolał wnioskować o wizę rosyjską. Zapytam tutaj po raz kolejny. Skąd weźmie kolejne 5000 dolarów na ponowne loty i opłacanie przemytników? Jeżeli taką kwotę ma, to w Jemenie stać go na wiele. Po co więc wyjeżdża? Jeżeli nie ma, to skąd ją weźmie? Ktoś mu te pieniądze da? Bo bardzo chce mu je dać? Bo bardzo chce, aby ten konkretny człowiek dostał się na miejsce? Takich pytań jaśnie redaktorstwo nie zadało. Oni zadali też wielu innych pytań, na przykład takiego, w jaki sposób uzyskał wizę Federacji Rosyjskiej. Żeby ją otrzymać, rozumiem, trzeba stawić się w ambasadzie osobiście, prawda? Bo taka jest procedura wizowa, chyba że z jakiegoś powodu nie musiał tego robić. Jaki to powód? Dziennikarz z Polski nie powiedział też temu nieszczęśnikowi, a przynajmniej nie ma tego w materiale, że Rosja prowadzi hybrydową wojnę przeciwko Polsce i próbuje destabilizować granice Unii Europejskiej i NATO właśnie przy pomocy takich jak on, inżynierów. W końcu po co powstał ten materiał w faktach? Wnioski niech każdy wyciągnie sobie sam. Ale sprawdźmy teraz dla rzetelności, co to jest w ogóle ten Jemen? Gdzie to jest? I co się dzieje obecnie w Jemenie? I co to jest za kraj? Jemen faktycznie jest w stanie wojny domowej. Konflikt w tym kraju rozpoczął się w 2014 roku, kiedy to rebelianci Huti przejęli kontrolę nad stolicą Saną i zmusili rząd do ucieczki. Rok później koalicja kierowana przez Arabię Saudyjską rozpoczęła interwencję wojskową w celu przywrócenia poprzedniego rządu. Konflikt ten doprowadził, uwaga, do jednej z najgorszych katastrof humanitarnych na świecie z milionami ludzi potrzebującymi pomocy i to jest fakt. Polska nie posiada swojej placówki w Jemenie. Akredytację do reprezentowania naszego kraju na miejscu ma ambasador urzędujący w Arabii Saudyjskiej, właśnie ta ambasada na swoich stronach informuje. Jemen doświadcza poważnego kryzysu humanitarnego. Kraj stoi w obliczu pogłębiającego się kryzysu żywnościowego, jak również doświadcza najgorszej epidemii cholery w czasach współczesnych z liczbą 110 tysięcy zachorowań pomiędzy styczniem a kwietniem 2020 roku. Organizacje pomocowe sygnalizują występowanie następujących chorób zakaźnych. Malarii, gorączki denga, cholery, duru brzusznego, gorączki, chikungunya oraz tego, czym nas straszono, a okazało się zupełnie czymś innym. Pojawiły się informacje o zakażeniach polio pochodzących od konkretnej szczepionki. Organizacje pomocowe od ONZ-ów po WHO, których tak wszyscy przecież słuchają, prawda? I ostatnimi laty bardzo słuchali. Mówią, że w Jemenie trwa obecnie potężne skupisko jakiejś zarazy i że kraj jest wylęgarnią bardzo groźnych chorób i nikt nie widzi problemu w przedostawaniu się do Europy całych mas ludzi bez odpowiedniej kwarantanny? To wtedy była potrzebna, a teraz nie jest przy tych wszystkich zakaźnych chorobach? Ludzi, którzy mogą być chorzy na wymienione dolegliwości? Ciekawe, prawda? Czy można pomóc ludziom w Jemenie w związku z katastrofą humanitarną? Można,
Ale na poważnie nikt tego nie chce robić. I robił nie będzie, ponieważ Jemen jest wrogiem Stanów Zjednoczonych i jawnie występuje przeciwko rzymskiej hegemonii w regionie. Więc dlaczego to my mamy ponosić teraz koszty wywoływanych tam na miejscu przez Amerykanów, oczywiście rękami Saudyjczyków, przewrotów politycznych? No nie kto inny, jak ten sam TVN24 informował w roku 2010, że Jemen jest wylęgarnią zwolenników państwa islamskiego. Coraz wyraźniejsze miejsce na terrorystycznej mapie świata ma Jemen. To stąd pochodziły paczki z materiałami wybuchowymi wysyłanymi do Stanów Zjednoczonych. Ani my, ani nasi sąsiedzi, ani nasi bracia i siostry nie zlękną się walki z terroryzmem, zapowiadał prezydent Jemenu. Nowy szef brytyjskiego sztabu generalnego David Richards powiedział w wywiadzie dla BBC, że Wielka Brytania nie powinna wysyłać sił zbrojnych do Jemenu, mimo iż uznał, że ten kraj jest wylęgarnią dżihadystów z Al-Kaidy. Jemenem rządzi Houthi, wpisane przez USA na listę organizacji terrorystycznych. Houthi, wspierani przez Iran i kontrolujący znaczną część Jemenu, w tym stolicę Sanę, przeprowadzają ataki na statki handlowe przepływające przez Morze Czerwone. No i działania te są przedstawiane jako wyraz solidarności z palestyńskim Hamasem, który walczy z siłami tego kraju, wiadomego kraju, w Strefie Gazy. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu, czytamy dalej w TVN-ie, mówimy tu o konflikcie w Gazie, no i rozszerzyć go na cały Bliski Wschód, a nawet poza jego granice. Prezydent USA Joe Biden ostrzegł Houthi przed dalszymi intensywnymi atakami, jeśli nie zaprzestaną oni zakłócania żeglugi na jednym z najważniejszych strategicznych szlaków morskich na świecie. Arabia Saudyjska, największy sojusznik USA w tamtej części świata, doprowadza do kryzysu humanitarnego poprzez swoją interwencję w Jemenie, pewnie na prośbę Stanów Zjednoczonych, którego cenę mamy teraz ponosić w biednej i zadłużonej Polsce. Co na to Tomasz Lis, wielki zwolennik Rzymian i kraju położonego w Palestynie, sąsiadującego z Libanem? Mamy tutaj wpuszczać, panie Tomaszu, wrogów Izraela? Jemeńczyków, którzy Rzymian nienawidzą? A wiadomo, że ci, którzy trzymają z Palestyną, to trzymają też z Moskwą. I trzymają też z Putinem. Więc w prostej linii Jemen to Putin. A skoro Putin, to czy pan popiera przyjmowanie zwolenników Putina do kraju na przykład? Dlaczego tak wielka znana osobistość nie protestuje w tej sprawie? O, to jest pytanie. Idźmy dalej. Gdy zbliżaliśmy się do zapory, polscy żołnierze bili nas pałkami, niektórym łamali ręce, opowiadał przerażony inżynier zasmuconemu reporterowi TVN24. No, gorzej by było, gdyby łamali nogi, bo ciężko jest jakby wracać na lotnisko w Moskwie, idąc na rękach, prawda? No, tym bardziej, że w linii prostej jest to prawie 930 km, to jaka to musiała być sztuka, silne dłonie, prawda, żeby pokonać taką odległość. Pozwalam sobie dworować z tej sytuacji, ponieważ opowieści tego człowieka są tak wiarygodne, jak historia faceta, który przez tydzień płynął bugiem całymi dniami i wychodził tylko na noc, aby się ogrzać przy ognisku, a rzecz działa się zimą. No oto reporter telewizji działającej w Polsce jedzie sobie przypadkiem do Jemenu i spotyka gościa, któremu udało się przedrzeć do Polski, ale nie przekroczyć granicy. Następnie dziennikarz wykonuje materiał z dupy, który prezentuje 2 milionom swoich widzów w Faktach, a konkluzja jego pracy jest taka, że biedny chłop, co się nalatał samolotami na rosyjskiej wizie, dotarł na granicę, aby dokonać wykroczenia, czy tam złamania prawa, i teraz płacze, bo dostał pałką po łapach od strażników. No, okno Overtona, jak widać, przesuwa się w różnych kierunkach. Jak rzekłem, niedawna jeszcze poważna dyskusja o konieczności używania przez polskie służby ostrej amunicji w obronie naszych granic, powoli, czego TVN zdaje się być sygnalistą, będzie zmierzała w kolejną stronę z pytaniem, czy w ogóle wolno będzie stosować wobec tych, którzy wchodzą tutaj nieproszeni, jakikolwiek przymus. Tymczasem atak na granicę, który trwa już przecież od kilku lat, nie stał się przyczynkiem dla tej nędznej kasty politycznej do jakichkolwiek zmian w przepisach prawa i w kodeksach. I celowe przekraczanie granicy nielegalnie w hybrydowej ruchawce nadal nie jest sankcjonowane wysokimi karami i należy jedynie do kodeksu wykroczeń. Ale żeby wprowadzić takie rozwiązanie, to oni najpierw by musieli dostać zgodę od swoich mocodawców. Na CPK na przykład nie dostali.
Obserwujmy dokładnie, jak zachowują się sygnaliści uśmiechniętej Polski, bo często wyrażają oni myśli zamiast polityków, aby zbadać społeczne zaangażowanie na dany temat. Problemu na granicy rozwiązać na poważnie nikt nie chce. Tymczasem do Polski przedziera się coraz więcej osób i za chwilę, jak dobrze pójdzie, zabraknie nam miejsca na politechnikach i kierunkach technicznych. Będziemy najbardziej rozwiniętym technicznie krajem w tej części świata. Więc pytanie do polityków, zwłaszcza przed wyborami prezydenckimi, jest następujące. Czy będziesz tu wpuszczał inżynierów? I kolejne. Co robicie obecnie, aby tutaj nie przyjeżdżali w sposób nielegalny? Chociaż na to ostatnie odpowiedzi dawać nie trzeba, bo my wiemy po prostu, że nie robicie kompletnie nic. Za chwilę na odchodne, ale raz jeszcze przypominam i zachęcam do subskrybowania nowego kanału Czuwaj Historia, no i raz jeszcze przed Wami jego czołówka. Wszystko to powstaje dzięki Waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w imieniu całego zespołu Czuwaja w pas. Nie byłoby tego bez Was. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam klasycznie do pierwszego komentarza i opisu tego filmu. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. Za wszystkie dziękuję. A na odchodne. TVN swój materiał o nielegalnym inżynierze z Jemenu zatytułował Droga przez piekło. I w zasadzie trzeba powiedzieć, że zrobili nim dobrą robotę, chociaż nie chcieli. Niech ta narracja, że na naszej granicy jest piekło, krąży po całym świecie. A jeżeli ministerstwo, jedno czy drugie, nie ma pomysłu, jak wyjaśnić tym ludziom, że nie warto przekraczać naszej granicy nielegalnie, no to spieszę z pomocą. Zrobiłem tak od ręki, bardzo szybko. Mały spocik. Nie musicie dziękować. Możecie rozsyłać tam po ambasadorach, niech ślą tam dalej, po tych Jemenach i Dżibutach. A Państwu dziękuję za poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy. Poland is a wonderful country, but you cannot break the law here. Everything they say about us is true. The Polish eastern border is a true hell. By participating in illegal border crossings, you break the law. By paying smugglers, you break the law. Collaborating with smugglers means you break the law. When you attack Polish border services, you break the law. If you attack or resist, officers and the army have the right to fire live ammunition and kill. Remember, smugglers deceive you. Once you land in Moscow, you will have to pay a bribe. They will lie to you that you can get through the border, but you won't be able to. Very few succeed. That boy tried to cross into Poland illegally. He returned home and spoke of the brutality of our services. It's true, by crossing the border illegally, you must be prepared for such outcomes. And this is what the Polish eastern border looks like in the summer. Swamps and dense forests full of wild animals. There are especially many wolves here. Do you really want to find yourself here alone or in a small group of people? In winter, temperatures drop to 20, even 30 degrees. Extreme cold can lead to hypothermia, causing shivering, fatigue, disorientation, and in extreme cases, even loss of consciousness. Don't risk it. If you want to get to wealthy Germany, apply at their embassy. Do not cross the border illegally.